Witajcie, nazywam się Agata Cyrońska. Nie będę czytała do Was z kartki, nie będę robiła do Was w stosunku do Was żadnej medycznej prelekcji. Chcę opowiedzieć Wam historię mojego życia. Chcę opowiedzieć Wam, w jakim miejscu swojego życia byłam i w jakim miejscu swojego życia jestem dzisiaj. Tak jak Artur powiedział, jeśli zostaniecie do końca, jeśli zdecydujecie, że zechcecie współpracować z Bogiem, macie 100% zwycięstwa w swoim życiu. Ja mając niespełna 16 lat, postanowiłam opuścić mój rodzinny dom i związać się z człowiekiem, który był złym człowiekiem, z człowiekiem, który był bandytą, który zamordował człowieka. Dzisiaj jako człowiek wierzący Bogu umiem nazwać pewne rzeczy. Ja wyszłam z ogromnymi deficytami z mojego rodzinnego domu. Ja mogę powiedzieć, że ja byłam maczana w potwornych lękach. Moje poczucie wartości było zerowe. Ja nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam nic na temat życia. W ogóle nic nie wiedziałam. Wiecie, byłam po prostu... Towarzyszył mi totalny ciemnogród. Miałam takie wrażenie, że idę tak jakby cały czas na zgaszonym świetle. Dzisiaj też nie obwiniam już za to ludzi, bo jestem wierzącym człowiekiem i poprzebaczałam różnym winowajcom w moim życiu. I wracając do tematu, mam 16 lat niespełna, związuję moje życie z Arturem, który jest bardzo zły w tamtym czasie. Natomiast zachowuje się wobec mnie i prezentuje coś, czego ja na tamten czas bardzo potrzebowałam. Artur był ode mnie starszy o 5 lat i... A ja szukałam taty. Ja szukałam miłości, szukałam taty. I w tamtym czasie Artur zaprezentował coś takiego wobec mnie. Wiecie, on... Ja miałam 16 lat, on miał 21. I absolutnie on nie chciał ode mnie jakiegoś tam, wiecie, życia seksualnego, tak? Bo nie, bo... Brał mnie na kolana, głaskał mnie po głowie, całował mnie. To było dla mnie bardzo ważne. Ja w tamtym czasie miałam takie deficyty. Tak to między nami wyglądało. I ja decyduję się na życie z nim. Z uwagi na to, że moja mama i mój tata mieli zerowy autorytet w moim życiu, więc tak naprawdę ani mama, ani tata nie ingerują w to, że ja jako taka małolatka odchodzę, mieszkam z Arturem i tak dalej. Po prostu to moje życie zaczyna tak się toczyć. Natomiast ja cały czas idę tak, jakbym szła na zgaszonym świetle. W ogóle nic mi nie przyświeca, rozumiecie? Jest mi w ogóle źle i w ogóle wiem, że cały czas się boję. I chciałabym, żeby podczas tego, co będę mówiła, żebyście widzieli, żebyście zaobserwowali taką jedną bardzo ważną rzecz, że sytuacja i życie, które, jakby to życie, które moje potoczyło się w dramatycznym kierunku, było spowodowane szeregiem moich decyzji. Ja tak decydowałam. Ja tak decydowałam. Nikt mnie nigdy w nic nie pchał. Nikt mnie nigdy, jak gdyby wiecie, ja nigdy nie byłam pod wpływem narkotyków, że jakoś tam źle decydowałam. Chodzi o to, że ja decydowałam się świadomie na pewnego rodzaju życie. Różni ludzie mi zadawali pytania, dlaczego ty w ogóle jesteś z takim człowiekiem? Ja mówię, ja nie wiem. Ja w sobie nie umiałam odnaleźć odpowiedzi, dlaczego ja w ogóle z nim jestem. Ja dzisiaj wiem, że byłam tak potwornie odrzucona, że byłam tak wylękniona, a tak bardzo chciałam być chciana, wiecie, że obojętnie co, obojętnie kto, aby mnie chciał, aby mnie przytulił, aby mnie pogłaskał, aby pokazał mi coś innego, co prezentowali mi moi rodzice. I tak to nasze życie się toczy na tamten czas, kiedy ja mam te 16 lat, wiem o Arturze tylko tyle, że zamordował człowieka. Nie boję się tego i to jak gdyby też nie jest powodem, że ja nie chcę dalej wchodzić z nim w relacje. Chcę. Z biegiem lat okazuje się, że Artur staje się coraz gorszym człowiekiem. Wchodzi w zorganizowaną grupę przestępczą i ja jestem świadkiem strasznych sytuacji. Jestem wielokrotnie świadkiem fizycznym okropnych rzeczy, a w dużej mierze słucham o okropnych rzeczach, które robi Artur
które rzeczy robią ludzie, z którymi on działa. Nie jest to też dla mnie coś, co powoduje, że ja postanawiam Artura opuścić. Mój ośrodek decyzyjny z uwagi na moje lęki, z uwagi na odrzucenie w moim życiu jest tak zachwiany, że ja nie potrafię podjąć żadnej decyzji. Ja nie potrafiłam podjąć decyzji ani dobrej, ani złej. Po prostu było mi tak ciężko podjąć decyzję. I tak to nasze życie się toczy. Artur mój tata, a ja jego córeczka. Jest to patologiczny związek dwojga ludzi. Jednocześnie ja dalej w tym związku jestem. W ogóle wiem, że Artur mnie zdradza, wiem, że Artur ma inne związki z innymi kobietami, ale w ogóle wiecie, jak to jest, że tak naprawdę dziecka nie interesuje życie erotyczne ojca. Więc mnie tak naprawdę nie interesuje życie erotyczne Artura, bo ja w ogóle potrzebuję tatusia. Ja potrzebuję tatusia, którego nie miałam. I życie erotyczne Artura mnie w ogóle nie interesuje. Ja dzisiaj umiem te rzeczy ponazywać, bo dzisiaj jestem nowym człowiekiem i potrafię te rzeczy nazwać. W trakcie naszego bycia razem rodzi się nasz syn. Nasz syn ma dzisiaj 21 lat, ma na imię Wiktor. Ja w międzyczasie na skutek też pomocy takiego człowieka otwieram działalność gospodarczą, otwieram taką firmę reklamową, nazywam tą firmę Wiktor. W tym czasie Artur już jest w kontaktach z ludźmi o tak potężnym wpływie, że poszerzają się możliwości zarabiania pieniędzy, wiadomo jak, jakby w patologiczny sposób. I zostaje też na tą moją firmę, zostają wzięte ekskluzywne samochody, bardzo duże sumy pieniędzy. I wiecie, ja też temu nie przeciwstawiam się. W ogóle tak ufam Arturowi, poprzez to, że mam ośrodek decyzyjny zachwiany, tak ufam Arturowi, że to, co on robi, to jest tak profesjonalne, rozumiecie, że ja w ogóle brnę w to i nawet nie wiem, że brnę w straszną w ogóle jakąś taką życiową dziurę. Różni ludzie mnie pytali, dlaczego ty to w ogóle robisz i dlaczego ty się tak naprawdę na to zgadzasz. A ja może poprzez to, że jestem tak zaburzonym człowiekiem, nie widzę całokształtu zła, który w ogóle jest. Bywały między nami straszne sceny. Kiedyś pamiętam, jak Artur ze swoim znajomym w domu wąchali kokainę i ja chyba w przypływie jakiegoś takiego minimalnego światła do mojego umysłu postanowiłam podejść i zwrócić mu uwagę, że nie chcę, żebyś takie rzeczy robił w domu. Wiedziałam, że zrobiłam coś bardzo złego. Wiedziałam, że przeciwstawiłam się osobie, której się nie przeciwstawia. Wiedziałam, że zrobiłam coś, co w ogóle za chwilę się może zakończyć, w ogóle wiecie, dramatem. Ale przez chwilę jakiś taki w ogóle wiecie, ułamek światła w ogóle dotarł w ogóle do mojego umysłu, że ja w ogóle się mogę przeciwstawić, że ja w ogóle cokolwiek mogę powiedzieć, że... A to już było właśnie z uwagi na to, że dziecko się pojawiło, Wiktor już był. Ja już w ogóle nie chciałam, żeby takie rzeczy były. I wtedy tak jak Artur siedział, wziął pistolet, przeładował i przystawił mi do głowy. Chciał mnie zastrzelić. W domu wtedy też obecny był jego brat, zabrał mu ten pistolet. Pamiętam też, jak jego mama mówiła do mnie, że pamiętaj, zawsze zapamiętaj jedną rzecz. Nie przeciwstawiaj mu się. Arturowi się nie przeciwstawia. Wiecie, to było takie dla mnie, gdzieś te ułamki światła zaczynały docierać w ogóle do mojego umysłu, że ja tak naprawdę jestem w bardzo złej sytuacji. Mieliśmy naprawdę sporo pieniędzy. Ja, kiedy mówiłam na przykład mojej mamie, która żyła w ogromnych deficytach też i finansowych, kiedy mówiłam, że jest mi bardzo źle, ona do mnie mówiła, przestań, dlaczego ci jest źle, zaczaki Artur jest miły. Artur miał fajną relację z moją mamą, zaczaki Artur jest miły. Ja w ogóle, wiecie, mnie nikt nie rozumiał. Nie rozumiała mnie moja mama, z moim tatą to w ogóle nie rozmawiałam. Ale liczyło się to, że na przykład, o, macie pieniądze, to jest to źle ci jest, a mi było źle. Mi było coraz bardziej źle, ale czułam w sobie taką niemoc do podejmowania decyzji. Byłam człowiekiem, dzisiaj to umiem nazwać, byłam człowiekiem zdemonizowanym.
dorobiłam się depresji i stanów lękowych. Ja się dorobiłam. Nie urodziłam się z tym, tylko się dorobiłam na skutek niepodejmowanych decyzji lub podejmowanych decyzji złych. Wiecie, ja bardzo się bałam, nie wiem jak wy się baliście, ale ja się bardzo bałam z uwagi na to, że Artur był w zorganizowanej grupie przestępczej i zarazł kiedyś za skórę jakiejś innej tam grupie został wydany na niego wyrok, chcieli go zabić. Popadła też informacja, że chcą porwać mnie i Wiktora, więc ja już miałam paranoiczne lęki, bałam się wychodzić z domu. Dotarły już do nas informacje, że już ci, co chcą mnie porwać, wiedzą, jakim wózkiem w ogóle jeżdżę po Nosiowsku. Ja naprawdę się bardzo bałam. Ja się bałam tak, że ja myślałam, że zwariuję. Straciłam sens życia. Pogmatwałam się tak w sobie, w środku, że nie chciało mi się żyć. Ale z uwagi na to, że byłam niedecyzyjną osobą i wewnętrznym tchórzem, wiedziałam, że też nie stać mnie na to, żeby odebrać sobie życie. Byłam za słaba, aby żyć. I za słaba, aby umrzeć. Do takiego stanu ja się doprowadziłam. Ja dzisiaj umiem o tych rzeczach mówić. Nie sprawiają mi one bólu i nie sprawiają mi przykrości. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy o nich opowiadam, wiecie, one po prostu odżywają. Mogłabym jeszcze wiele opowiadać, ale nie w tym, jak gdyby jest sens tego spotkania. Oczywiście Artur co jakiś czas ląduje w więzieniu. Ja oczywiście do tego więzienia jeżdżę, odwiedzam go, jeżdżę z synem, bo nie chcę pozbawić dziecka jak gdyby obecności ojca. Nieważne czy patologicznego, czy nie, ale chcę, żeby syn kontaktował się z Arturem. I wiecie, kiedyś, kiedy już tak byłam u takiego kresu wytrzymałości, pamiętam, że nie było wtedy Artura 3 dni w domu, i zadzwoniłam do niego. I tak jak ja to tak dzisiaj umiem nazwać, że znowu odrobina światła dotarła do mojej głowy i powiedziałam do niego: niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. I Artur odpowiedział mi wtedy w telefonie: wracam i jesteś połamana. Bardzo się bałam. Jednocześnie zawołałam sama w swoim sercu do Boga, w którego nawet nie wierzyłam i nie miałam pojęcia, że istnieje. Mówię: Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, to zabij go albo go zmieni. I wiecie, wydarzyła się taka sytuacja, że właśnie Artur już do domu nie wrócił. Dlatego, że miał taki bardzo krótki wyrok do odsiedzenia, 10 miesięcy. Wszystko sobie umiał odraczać, ze wszystkim umiał sobie poradzić, ale w tej sytuacji nie umiał sobie poradzić. I pamiętam, jak po kilku dniach zadzwonił do mnie i mówi: wiesz, jestem już na Białołęce. Ja się bardzo ucieszyłam. Mówię, to w ogóle dobra sprawa. W ogóle odpoczniemy wszyscy od niego w domu. Wiecie, w ogóle odpocznę ja, odpocznie matka. W ogóle wszyscy odpoczniemy. I nie minęło, nie wiem, 3 miesiące, już nie pamiętam tak tego dokładnie. Ale to był naprawdę krótki odcinek czasu. Artur napisał do mnie list, że poznał Jezusa. Że Jezus przebaczył mu jego grzechy. I że on mnie prosił o przebaczenie. Pamiętam jak dziś, jak siedziałyśmy, Artur w ogóle zawsze dużo lubił pisać, mówić. Bardzo długi do mnie list napisał. Siedziałyśmy sobie razem z mamą w pokoju. Wiecie, zero wiary. Zero wiary w ogóle w przeżycie gościa, który żył tak, jak żył. Siedzimy obydwie, czytamy, to jest niemożliwe. Ja w ogóle mówię, wszystkiego w życiu dotknął. Popalił wszystkie mosty. W ogóle skrzywdził chyba wszystko, co ja nie wiem. Wszystkich wszystko. Ja wie, teraz jeszcze dotknął tematu Boga, bo już to jest ostatnia deska ratunku. W ogóle zmanipuluje mnie teraz jeszcze i pamiętam, napisałam do niego list, mówię: ty jesteś nienormalny, psychicznie chory, mówię, zwariowałeś. Absolutnie nie dałam wiary w to, co on do mnie powiedział. Ale zdecydowałam, że pojadę do niego na widzenie. Pojechałam do niego na widzenie z Wiktorem i nasze, z uwagi na to, że ja w ogóle przez 10 lat jeździłam do Artura do różnych więzień, więc widziałam jego zachowania, jak on się zachowuje, jak się zachowywał na widzeniu, czego na przykład o tym nie chciał. A to widzenie było zupełnie innym widzeniem. Choć tak naprawdę sceneria była okropna, bo było to jedne z cięższych więzień w Polsce, w Sztumie. Artur siedział na takim oddziale o zaostrzonym rygorze. I pamiętam, że na tym widzeniu ja dziś umiem te rzeczy ubrać w słowa. To było pierwsze widzenie,
na którym nie był ważny Artur, tylko byłam ważna ja i ważny był Wiktor. To było pierwsze widzenie, na którym nie dostałam litanii, tak, z tym, co na przykład mam jemu kupić. Aczkolwiek to też na mnie nie wywarło dużego wrażenia, dlatego że ja byłam bardzo wewnątrz siebie zbolałym człowiekiem. Było mi bardzo źle. Widziałam, że Artur mówi do mnie o czymś, czego doświadczył. Opowiadał mi o Jezusie. Opowiadał mi, że spotkał Jezusa i że On go zmienia od wewnątrz. Ja zbolała wewnętrznie, zdruzgotana, z potwornymi problemami, z bardzo niskim poczuciem wartości. W ogóle wiecie, to była dla mnie informacja, która rysowała kolejną przestrzeń, w której ja znowu odegram jakąś rolę. Mówi, on teraz będzie księdzem, a ja co? W ogóle będę po kościele chodziła, na tacę będę zbierała. W ogóle rozumiecie, ja z uwagi na popraną głowę, tak? W ogóle to, no, to ja miałam taką scenerię, my żeśmy z mamą siedziały w domu, ja wiem, mamo, jak to teraz będzie wyglądało? W ogóle będzie plebania, w ogóle... Ja sobie nie umiałam tego w ogóle wyobrazić, wiecie, bardzo się tego bałam. Jednocześnie, kiedy go nie ma w domu, pojawia się przestrzeń, że ja w ogóle mogę go zostawić. Nawet pojawia się taka kobieta, która w historii Polski jako pierwsza, nie wiem, czy nie ostatnia, uciekła z więzienia. I ona przychodzi do mnie z takim niecnym planem. I ona do mnie mówi, Agata, widzę w tobie pewną wartość, której ty w sobie być może nie widzisz. Widzę w tobie jakiś potencjał, chcę ci pomóc. Ja wiem, ale jak? Ona mówi, chcę ci pomóc uciec. Ja mówię, przestań. Ona do mnie przyszła z takim planem, ja mówię, popatrzyłam w ten plan, ja mówię, taki plan to Artur wciągnie nosem. On mnie znajdzie. A już kiedyś mi w ogóle powiedział, że jak spróbuję od niego odejść, to mnie znajdzie, wyleje mi kwas na twarz, zrobi ze mnie najgorszą szmatę i prostytutkę i odbierze mi dziecko. Rozumiecie? Ja jestem takimi rzeczami zainfekowana. Więc mówię, słuchaj, nie wchodzę w ten plan. Ten plan jest tak słaby, że ja sama w niego nie wierzę. W ogóle absolutnie nie biorę w tym planie udziału. A więc czekam te 10 miesięcy, jak ciele w tym domu, czekam po prostu chyba tak naprawdę na powrót z powrotem Artura. I posłuchajcie, po tych 10 miesiącach wraca do domu Artur. I wiecie, to jest dla mnie świadectwo, ponieważ ja z nim żyłam blisko i to jest dla mnie świadectwo. I ja dziś mogę to powiedzieć, że do domu wraca nowa osoba. Zupełnie nowa osoba. O przemienionym sercu. Przyglądam się jemu przez półtorej roku, jak żyje. Nie wierzę w żadne jego słowo. W nic mu nie wierzę. Ale badam jego życie. Przyglądam się, jak żyje. Porzuca grupę przestępczą. Ma mnóstwo telefonów. Przyjeżdżają do naszego domu ludzie. Proponują mu szybkie zarobienie pieniędzy. Proponują mu w ogóle wejście w jakieś interesy, tak naprawdę nawet nie ruszając się z domu i przy tym zarobienie sporej kasy. Artur w ogóle, wiecie, bez żadnego gula, bez niczego siada i w ogóle mówi, słuchaj, ja poznałem Jezusa. Wiecie, widzę, jak krok po kroku wycofują się w ogóle z jego życia pewni, niepotrzebni ludzie. Głosi mi cały czas Ewangelię. Mówi do mnie, posłuchaj, potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Potrzebujesz oddać Jezusowi swoje życie. A ja, sprawiedliwy człowiek, a jednocześnie taka ofiara życiowa, że jestem tak skoncentrowana na sobie, rozumiecie, że nie jestem, ja w ogóle nie jestem w stanie zdecydować. Ja poprzez to, że byłam ofiarą, to się tak skupiłam na sobie, skupiłam się tak na swoim bólu, tak na swojej porażce, rozumiecie, że ja się znalazłam w miejscu, w którym tak naprawdę widzę, że dla mnie nie ma pomocy. Jestem wewnętrznie bardzo zamkniętym człowiekiem. Jestem zamknięta tak jak na suwak. Wiecie, nic do mnie nie dociera. Choć widzę jego życie, to nie docierają do mnie pewne kwestie. Nie dociera do mnie to, że Bóg mnie kocha. To do mnie nie dociera w ogóle. To jest dla mnie tak jakby nieważne nawet. Nie dociera ta informacja. To jest bardzo ważne. Bycie ofiarą powoduje to, że wzbudza się litość. Wiecie, ja taką ofiarą w ogóle byłam. Przyglądam się dalej jego życiu, to tak trwa półtora roku w międzyczasie. Artur mnie w ogóle prosi o rękę. Mówi, że nie możemy tak dalej żyć. Czas zalegalizować nasz związek. Ja się zgadzam. Wchodzimy w związek małżeński. I kiedyś pięknego dnia do naszego domu
przyjeżdża grupa antyterrorystyczna o 6 rano. Aresztują mnie i aresztują Artura. W domu zostaje nasz mały Wiktor. Ja nie umiem opisać stanu, w którym się znalazłam. Znalazłam się tak, jakbym wpadła do chodziłam w ciemności, rozumiecie, to w tamtym czasie wpadłam w taką dziurę. Biblia mówi, że wołam do Ciebie, Boże, z dołu zagłady. Ja wpadłam w jakiś taki dół zagłady. Mi się wydawało, że to jest w ogóle fikcja, to nie może być prawda. To w ogóle się nie dzieje naprawdę. To jest niemożliwe, że w naszym domu jest grupa w ogóle, rozumiecie? Antyterrorystyczna i w ogóle my będziemy aresztowani. W ogóle to jest jakaś nieprawda. Artura wtedy widzę po raz ostatni, ale pamiętam jak dziś, jak wręczył mi do ręki 10 zł i powiedział do mnie, nie bój się, wrócisz. Kiedy jechałam z Kuta kajdanami do prokuratury, strasznie płakałam i bałam się chyba najbardziej w swoim życiu. Przyszły kolejne lęki, już nie tylko o mnie, ale też o mojego syna. Mówię, ale narobiłam. Teraz mój syn trafi do domu dziecka. Pamiętam tylko, że poprosiłam wtedy jeszcze tych policjantów, żeby cofnęli mamę w ogóle. Mama jechała do pracy, żeby cofnęli, że w ogóle dziecko ma babcię, żeby w ogóle, wiecie, w ogóle no, robię co mogę. W ogóle wiem, że tutaj już jest w ogóle pozamiatane, bo to będzie stare życie. Jest mi strasznie źle. I w tym samochodzie mam taki moment, że w ogóle, wiecie, ci policjanci coś w ogóle do mnie mówią, o coś mi pytają. Ja w ogóle tego nie słyszę. Już wiem, że to jest koniec w ogóle dla mnie. Grożą mi naprawdę ciężkie lata więzienia za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. I wewnątrz siebie wołam do tego Boga. Mówię, jeśli jesteś żywy, taki, o jakim mi opowiadał Artur, i mówię do niego jedne słowa, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Absolutnie nie oddaję mu swojego życia, bo nie mam takiej potrzeby. Ale mówię, zrób dla mnie jakiś cud. Zrób coś dla mnie w ogóle, bo się zapadnę. I wiecie, kiedy weszłam do tego prokuratora, list obciążający mnie był bardzo duży. Ja pozwoliłam kiedyś na to, żeby na moją firmę wystawione były jakieś w ogóle, wiecie, dokumenty i tak jak mówiłam wam wcześniej, zostały wzięte duże kredyty, dużo ekskluzywnych samochodów. To wszystko się rypło i tak naprawdę, wiecie, ja nie mam nic na własne usprawiedliwienie. Co z tego, że kto inny to zrobił, jak na dokumentach jest mój podpis? Nie mam nic na moje usprawiedliwienie, nic. Staję przed tym prokuratorem. Jestem wewnętrznie rozdarta. Strasznie się boję. Mam paranoiczne lęki, wiecie. I on do mnie mówi, proszę usiąść. Ja usiadłam i on do mnie mówi, nie zamknę Cię do więzienia. Są dwa środki zapobiegawcze. Areszt policyjny i dozór. Stosuję wobec Ciebie dozór policyjny. I kazał mi iść do domu. Ja mam te 10 zł w ręku. I nie wiem, gdzie mam się udać. Wyszłam z tej prokuratury i jak w takim obłędzie poza tą prokuraturą chodzę sobie po tej Warszawie. W ogóle mnie nawet nie wiem, czy mnie stać, żebym wróciła do swojego miejsca zamieszkania. Pamiętam, że siedziałam sobie w pociągu, bardzo płakałam, ale w ogóle mnie nie interesowali ludzie. Różni ludzie do mnie w pociągu mówili, czy możemy w czymś pani pomóc? Ja wierzę, że nie. Ale wiecie, ja wiedziałam, wewnątrz siebie wtedy wiedziałam, że wydarzył się jakiś cud. On był widoczny tylko dla mnie, dla nikogo więcej, tylko dla mnie. Że ten Bóg, do którego zawołałam wewnątrz siebie, aby nie pozwolił, żebym poszła siedzieć do więzienia, to się właśnie wydarzyło. Wtedy Artura aresztowali i nie widziałam Artura przez 3 lata i przez 3 miesiące. Wróciłam do domu, 2 razy w tygodniu podpisywałam dozór policyjny. Miałam zakaz opuszczania kraju. Wstydziłam się wychodzić się na miasto. Wstydziłam się w ogóle swojej rodziny. Zamknęli wtedy do więzienia jeszcze jednego mojego szwagra, drugiego. W ogóle, ja mówię, szok. Jestem i znowu się boję. Znowu się boję. Paranoiczne lęki we mnie tworzą w ogóle, wiecie, tworzą takie filmy w mojej głowie, że w ogóle szok. Ale cały czas myślę o tym, co się wydarzyło.
nie zostałam aresztowana. Nie zostałam aresztowana. I została mi po Arturze w domu Biblia. I jakoś się zdecydowałam, że wezmę do ręki tę Biblię. A co mi zależy? I tak mówię do tego Boga, mówię: Boże, ja jestem taką ofiarą, a jednocześnie tak sprawiedliwa, że czuję coś takiego w sobie, że w ogóle ja i Jezus mamy ze sobą coś wspólnego. Jego zabili, mnie chciano, ja chyba nie potrzebuję nawrócenia, ja taka dobra jestem. Ale mówię: Artur, przepraszam cię za jakieś grzechy. Artur w ogóle pokutował, w ogóle odwracał się od jakichś w ogóle błędów. I wiecie, zacząłem czytać tą Biblię i mówię: Duchu Święty, przekonaj mnie o błędzie w moim życiu. W moim życiu. Nie już w życiu Jego, ale w moim życiu. I kiedy otworzyłam tą Biblię, to przeczytałam, że jeśli mężczyzna spojrzy w swoim sercu pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I ja tu, w moim sercu, zostałam przekonana o tym, że na pułapie mojego serca popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Wszystkie. Z uwagi na to, że byłam życiowym tchórzem i niedecyzyjnym człowiekiem, nigdy pewnych rzeczy nie wykonałam w sposób fizyczny, ale miałam na nie ochotę. Często mówię to w swoim świadectwie, że spałam z co drugim mężczyzną, którego spotkałam na ulicy, który mi się podobał. Nie robiłam tych rzeczy, bo byłam nieodważna. Byłam bojąca, byłam wycofana. I wiecie, chcę wam powiedzieć pewną rzecz. Ja sama we własnym pokoju klęknęłam na kolana i powiedziałam: Jezu, ja zapraszam cię do mojego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela. Powierzam ci swoje życie prostym aktem wiary. Jakkolwiek to rozumiem i jakkolwiek to pojmuję, podjęłam decyzję. I chcę ci powiedzieć, że kiedy wstałam z kolan, to wiedziałam, że coś ode mnie odeszło. Na początku jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po kilku dniach wiedziałam. Odszedł od mojego życia lęk, który mi towarzyszył przez całe moje życie. Krok po kroku zaczęła się we mnie zmieniać perspektywa widzenia. Krok po kroku zaczęłam wierzyć Jezusowi. Kiedy zostałam wypełniona Duchem Świętym, odpalił się we mnie dynamit. Dziś jestem zupełnie innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który decyduje. Dziś jestem człowiekiem, który jest odważnym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który ustawia swoje emocje i swoje życie tak, jak chce. Zrozumiałam, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie Jezusie. W Bożym Słowie też jest napisane, że ci, którzy pragną ze wnętrza Jego, popłyną rzeki wody żywej. Dopóki nie poznałam Jezusa, z mojego wnętrza płynęła nie rzeka wody żywej, ale lęk, depresja, zgorzknienie, żale, zwalanie odpowiedzialności na innych ludzi, ale nie branie odpowiedzialności za swoje. Chcę wam powiedzieć, przyjaciele, że ja w Chrystusie Jezusie wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Mówię: Boże, teraz z Tobą rozwalę każdy problem. Stawię czoła każdemu lękowi. Główny mocarz ode mnie wyszedł. Wyszedł z mojego życia. Ja aż odetchnęłam, wiecie? Mnie normalnie było ciężko oddychać. Jak odszedł ode mnie mocarz, to ja odetchnęłam. Mówię: aha, to jest to coś, co mi towarzyszyło przez większość mojego życia. Chcę wam powiedzieć, że Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto w nią wierzy. Ja jako wierzący człowiek zdecydowałam, że dalej żyję z Arturem. W Chrystusie Jezusie przebaczyłam Arturowi i przebaczyłam sobie. Wzięłam odpowiedzialność za nasze życie. Nie zwalam odpowiedzialności na Niego, tylko wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Chcę ci powiedzieć, że kiedyś byłam w czarnym tyłku, a teraz naprawdę żyję z Bogiem i mam raj na ziemi. Ja się nabawiłam depresji i stanów lękowych poprzez swoje decyzje.
Nie wiem, jak macie wy, ja miałam tak, ale chcę ci powiedzieć, po co w ogóle tak opowiadam tę swoją historię, żeby wam w ogóle nakreślić dramat. Żeby nakreślić dramat. Ja miałam dramat. Rozumiecie? I postanowiłam, że chcę zmienić. Nie chcę. Wiem, że to jest dla każdego, ale trzeba się nie zgodzić z tym stanem, w którym się jest dzisiaj. Trzeba wytoczyć wojnę. Czy chcesz? Jeśli chcesz, to z wnętrza twojego popłyną rzeki wody żywej. Z mojej strony to już jest wszystko. Dalej oddaję mikrofon Arturowi. Będziemy kontynuować spotkanie, ale dziękuję wam, że chcieliście mnie posłuchać.